Zdrowia, szczególnie dla normalnych, a jeszcze bardziej dla normalnych katolików. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, jak nie subskrybujesz, to zapraszam do subskrypcji. Jak polecasz, to dziękuję jeszcze bardziej. No, dla normalnych katolików, no... To dziwnie brzmi, no ale w każdym razie teraz jest sytuacja, ty katolicy. Biden jest katolikiem, no i teraz ta nominowana na sędzinę do Sądu Najwyższego też jest katoliczką. I dwóch katolików, no a czerwone świnie mają inne zdania, wredne, perfidne zdania na temat tej samej wiary, tak? No, teraz w tych elekcjach demokraci wszystko zrobili, czy robili przez ostatnie miesiące, żeby pokazać Amerykanom, że jakim wspaniałym katolikiem jest Joe Biden. Joe Biden, czerwona świna amerykańska, która w polityce jest już od 40 paru lat. Jak on miał niecałą 40, no to przyszedł i chciał wygonić poprzedniego polityka, który miał 64 lata, no i on przyszedł, powiedział, że jesteś w takim wieku, że już jest najwyższy czas dla młodych. No a teraz on jest 70 parę lat ma, no i startuje na prezydenta. No bo nie ma limitów, nie ma limitów tych dla polityków. No i zachwalają go, że to jest wspaniały człowiek wiary, tak? No i teraz trzeba by było w zasadzie się zastanowić, czy te zachwalanie religijności, wiary, katolicyzmu i tak dalej, no to stosuje się do sędziny Amy Coney Barrett. Także Amy Coney Barrett w zasadzie to nawet zanim prezydent formalnie ją nominował w sobotę, no to zaczęły się wielkie oszczerstwa. Zaczęły się oszczerstwa, zaczęły krążyć najróżniejsze rzeczy na internecie, no, że w zasadzie to jej wiara i cała ta rodzina katolicka to należy do chrześcijańskich faszystów, że to są katole, że to są po prostu zwyrodnialcy, że to sekta, że tak dalej, tak dalej, tak dalej, no, że ona i jej mąż to są biali kolonizatorzy. Dlaczego biali kolonizatorzy? No bo oni mają 7 dzieci, część jest biologiczna, ale 2 dzieci było zaadoptowanych z Haiti. Haiti, no to jest Hispaniola. Hispaniola to tam, gdzie Polacy też byli wysłani przez Napoleona do zwalczania rewolucji na Haiti. No tam dużo zdezerterowało i pobrali śluby z murzynkami tam lokalnymi. Hispaniola później była podzielona na 2 państwa. Z jednej strony jest Republika Dominikany, z drugiej jest Haiti. Haiti to jest smród, brud i ubóstwo, no bo tam większość to było, 90% to było murzynów z Afryki. Dominican Republic, no to w zasadzie byli hiszpańskojęzyczni, to oni sobie jakoś tam radzą. No ale w każdym razie ta sędzina Amy Coney Barrett, ona i jej mąż zaadoptowali 2 dzieci murzyńskich z Haiti, no i teraz dużo ludzi oskarża ich, że są po prostu kolonizatorami, że kradną dzieci. To jest też makabra, Bill Maher, no to człowiek, który w sumie nie mieszka w Izraelu, ale mógłby mieszkać, no to powiedział, że cała ta sytuacja z tą sędziną, no to jest wariactwo, tak, no to ostre słowa. No i teraz w zasadzie to by można było pomyśleć, że Biden we wtorek, kiedy będzie rozmowa, dyskusja czy debata z Trumpem, no to w zasadzie on mógłby powiedzieć, że wszystkie te ataki na jego parafiankę nie powinny mi
bronić miejsca w partii demokratycznej, tak? W partii demokratycznej ataki na religię, na wiarę nie powinny mieć miejsca. No ale niestety partia demokratyczna zamieniła się w socjalistyczną, dlatego jeżeli subskrybujesz, nie subskrybujesz. Dlatego jeżeli głosujesz w Ameryce i masz obywatelstwo, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na demokratów, nie głosuj na Bidena. No trzeba teraz się zastanowić i popatrzeć, że Biden no to cały czas podkreślał, że on to był taki tradycyjny katolik, że on służył do mszy, że on był wychowany przez siostry zakonne, katolicyzm, jego wiara, no to prowadziła go przez życie polityczne i przez całą karierę. Oni mówili, że Joe Biden wierzy, że ludzie byli stworzeni na wizerunek i podobieństwo Boga, że Joe nauczył się tej moralności i tej dobroci i tego wszystkiego od swoich rodziców, no i właśnie od tych sióstr zakonnych w Delaware, które nauczyły go, no i zainspirowały go i dały mu tą pasję dla tej sprawiedliwości. Nancy Pelosi, no to ona jest szefową większości partyjnej reprezentantów demokratycznych, czyli to ta Izba Reprezentantów, no to ona mówiła, że wiara Joe Bidena, wiara w Boga daje mu tą siłę do przywództwa. Michelle Obama, czyli żona byłego prezydenta Muhammada Baracka Obamy, powiedziała, że to jest wspaniały człowiek, honorowy człowiek prowadzony przez wiarę. Także że ta wiara, ta katolicka, no to za każdym razem była podkreślana i nikt w zasadzie nie był zaskoczony tym, że demokraci zrobili bardzo religijną tą konwencję. Tam całe kazanie to zrobił taki latynoski pastor anglikański. Później poświęcenie było zrobione przez księdza jezuitę i katolicką siostrę. Później przyszedł jeszcze rabin, no i później jeszcze przyszedł imam muzułmański. Także, że to religijnie to wszystko pokazali, że partia demokratów to nie jest partia socjalistów, że to jest partia demokratów i wiara ma. No wszyscy ci klakierzy z prasy, z telewizji, z gazet, no to klaskali, jak oni rozpisywali się, jak to Joe Biden, jak on chodzi, no to on ma różaniec w kieszeni. On za każdym razem się modli, chodzi do kościoła. No po prostu taki uczciwy katolik, że już bardziej nie może być. No jeden z księży nie dał mu komunii, no bo dlatego powiedział, jeżeli bandziorze jesteś za skrobankami, no to ci nie dam. A Biden stanął w kolejce, tu był ksiądz, który dawał komunię, to on stanął do tej kolejki, a później ten ksiądz się przeskoczył, zamienił i odmówił Bidenowi. No kontrowersyjna sprawa, parę dni temu robiłem filmik na ten temat. No i 8 lat temu, no to w zasadzie na konwencji demokratów to Boga wykopali z partii demokratycznej, Boga wykopali z partii socjalistycznej. No a teraz Bóg wrócił, no bo Bóg reprezentuje głosy, tak? Głosy to jest najważniejsze, co czerwone świnie potrzebują. Czerwone świnie będą obiecywały krzyż w każdym domu i w każdej szkole, no ale dzień po wyborach spalą to, tak? Niestety to jest taka prawda, że tak jest. A teraz wiara przez socjalistów, no to mówi, że no prowadzi do czegoś dobrego. No ale do momentu. Teraz zaczęła się sytuacja za Mikon i Barrett, no i sytuacja się diametralnie zmieniła. Kiedy sędzina Ruth Bader Ginsburg umarła, no to wszyscy ją szanowali, powiedzieli, że ona zainspirowała bardzo dużo osób. Ona miała w tym
w swoim pokoju, w tym swoim biurze, no to miała taki napis: sprawiedliwość, sprawiedliwość, to co macie prowadzić. No i to jest cytat z jakiegoś tam Starego Testamentu. No i ona wspominała, że ona kiedy była matką i ona po uczelni prawniczej szła do pracy, no to większość, to ludzie byli przeciwko niej jako matce. Także była, że matka. No i teraz nawet porównując te różnice czy podobieństwa te od strony prawnej i zawodowej, no to teraz wydawałoby się, czy te osiągnięcia zawodowe sędziny Barrett, która jest pracującą matką siedmiorga dzieci, czy to nie jest inspirująca historia dla wszystkich Amerykanów? No wydawałoby się, że powinna być, tak? Kobieta, która tyle osiągnęła, kobieta, która prowadzi taką rodzinę, no ale to nie. Czerwone świnie nie potraktowały tej sędziny katolickiej w ten sposób. Konstytucja w zasadzie zabrania czegoś takiego jak testowania religii, czy wyznania, czy wiary człowieka. No nie ma, jest to nielegalne. Barrett, ona w sumie zadeklarowała, że jej wiara nie będzie dyktowała jej decyzji w sprawach legalnych. Cała ta dobra informacja, czy cały ten przekaz w czasie demokratycznej konwencji, to brakowało tego 3 lata temu, kiedy ona 3 lata temu była zaprzysiężona jako sądzina do sądu lokalnego tam stanowego, no to ją w zasadzie to przeorali na lewo i na prawo za to, że jest katoliczką. Przeorali ją okropnie. Senator Dick Durbin asked him, czy ona w zasadzie to myśli, że jest ortodoksyjną katoliczką, tak? No to były przesłuchania, tak jak przesłuchiwali komunistów w Ameryce w latach 40. i 50. Diane Feinstein, która no też czerwona świnia nieustannie przy korycie, ona też atakowała ją, powiedziała, że ta dogma katolicka, no to w zasadzie żyje w niej, że ta dogma katolicka z niej wycieka po prostu. No to jest straszne powiedzenie, tak? To jest wredność najwyższego stopnia. Tym razem oni też się skoncentrowali na grupie tej religijnej, gdzie oni są członkami. Jest to grupa, to są ludzie chwały, charyzmatyczna chrześcijańska grupa, do której należy właśnie sędzia Barrett. No i tylko dlatego, że oni mają takie tradycyjne spojrzenie na świat, mając tradycyjne spojrzenie na małżeństwo, że małżeństwo to jest mężczyzna i kobieta, że mają mieć dzieci, że mają mieć rodzina. No i teraz taka idea, że każdy, kto należy do takiej grupy, no to komuniści, czerwone świnie po prostu mówią, że to jest zasiankowość, że to po prostu jest musi być ćwok nieumyty i po prostu ciemna masa, tak? No tak komuniści zawsze mówią. No i tu mówią nawet, że to jest straszne, co ona sobą reprezentuje. No bezdzietne kobiety, które żyją z innymi kobietami, na pewno nienawidzą takich kobiet. Newsweek to też zrobił taką historię, napisał, że ona to była protowzorem dla pewnej charakterów w książce
właśnie o takich kultach, można powiedzieć. No i teraz, czy każdy normalny pomyśli, że sędzia Barrett, no to miała nadzwyczajne takie życie, w zasadzie to wyróżniona profesorka na uniwersytetach, może zostać pierwszą sędziną, która ma dzieci w wieku szkolnym, tak? Także to już, że to coś pokazuje, no jest pierwsza sędzina, które jeszcze dzieciaki chodzą do szkoły, no to coś jest nieprawdopodobnego. Ginsburg umarła, to teraz demokraci mówią, że limit dla sędziów w Sądzie Najwyższym powinny być 18 lat. No teraz na pewno sobie plują w zęby, bo trzeba pamiętać, że Ginsburg mogła 5 lat temu zrezygnować, przejść na emeryturę w wieku powiedzmy tam 79 lat i Obama by namaścił swoją socjalistyczną, komunistyczną sędzinę i od 5 lat jedna na 9 miejsc w Sądzie Najwyższym byłoby powiedzmy przyklepane przez socjalistów. No ale czy Ameryka pomyśli, czy jakieś takie uprzedzenie do rodzin katolickich, wielodzietnych rodzin to się zmieni? No jest szczucie na rodzenie dzieci, jest szczucie na katolików. Wszystkie wiary są dobre, tylko nie katolickie. Wszystkie rasy są dobre, tylko nie biała europejska. Także to jest makabra. To jest makabra, do czego te 60 ostatnich lat doprowadzili komuniści w Ameryce tym marszem przez instytucje. No i zamiast pokazywania tej kobiety, tej sędziny jako no honorowej osoby, no to ona jest mieszana z błotem, ona jest po prostu poniżana, no i te ataki będą coraz większe. Jak Biden sobie z tym poradzi? No on w zasadzie to musi przekonać Amerykanów, katolików też, no, że to jest dobra kobieta, tak? Że to jest dobry człowiek, że to jest wykształcony człowiek, że honorowy człowiek, że to jest Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja i tak dalej, i tak dalej. W tym roku, kiedy była ta konwencja, no to oni celebrowali tą religię, celebrowali katolicyzm, no i pokazywali siebie jako partię, która honoruje i uznaje religię i wiarę. Czy tak jest? No niestety tak nie jest. Dlatego jeżeli mieszkasz w Ameryce, jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, jeżeli możesz głosować 3 listopada, głosuj na republikanów, głosuj na konserwatystów, nie głosuj na czerwone świnie. Oni zrobią wszystko, żeby ciebie wykolegować. Oni zrobią wszystko, żeby dostać się do żłobu. Obiecają wszystko, zmyślą wszystko, skłamią wszystko, nie wolno wierzyć czerwonym świniom. Oni są tylko po to, żeby się dostać do rządu i później, jeżeli dostaną się do rządu, no to będzie przez długie lata jednopartyjny system amerykański, dopóki się ekonomicznie Ameryka nie zawali. Na to, że może się zawalić, no to jest prawdopodobne, no bo Rosja, Sowieci wytrzymali 77 lat, Polska wytrzymała 44 lata, Wenezuela wytrzymuje jeszcze powiedzmy 20 lat. No Kuba od lat 60. wytrzymuje, no ale tam nie ma zimy, tak? Tam nie ma mrozów, tam ludzie sobie jakoś radzą. Ludzie, którzy wyemigrowali z Kuby, no to przysyłają pieniądze, tak? Także te dolary amerykańskie też jakoś podtrzymują tą Kubę. No ale komunizm jest makabryczny. Korea Północna, w sumie biedni ludzie tam jak się popatrzy na te programy, no to są biedni ludzie, tak jak Polacy w PRL-u żyli. Dwoje katolików, dwa różne standardy czerwonych świń. Te oszczerstwa wredne, perfidne dla przeciwnika, no i chwalenie i śpiewanie dla śpiącego Joe,
który w zasadzie to nie powinien być prezydentem, no i nie będzie prezydentem. Także republikanie, konserwatyści, głosujmy na republikanów, konserwatystów. Jeżeli masz obywatelstwo, to głosuj. Jeżeli jesteś zadeklarowanym demokratą, przepisz się na republikanów. Jeżeli jesteś independent, głosuj na konserwatystów. Jeżeli jesteś demokratą i nie chcesz się przerejestrować, po prostu nie idź na wybory. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, dziękuję, ale serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.